Już za 10 minut ruszamy z nowym młodzieżowym medium Synaj TV. Jest to medium, które chce zachęcić młodych ludzi do działania, do rozwijania swoich talentów, pasji dziennikarskich. Tak w dziedzinie obrazu, w dziedzinie słowa, ale głównie w dziedzinie obrazu do tego zmierzamy, aby za rok, dwa może już to medium było głównie telewizją. Czyli komunikowało się ze światem w języku obrazu, krótko mówiąc. Co? Mamy takie media, takie sposoby i takie środki. I tego nie można zaniedbać. To jest narzędzie, które dzisiaj i teraz trzeba w pełni wykorzystać. I ja chociaż jestem XIX-wieczny, mam myślenie XIX-wieczne, ale z konieczności znalazłem się w tym XXI wieku. Jeżeli taki konserwatysta, taki tradycjonalista, taki zapyziały mówi wam, że trzeba się zabrać za współczesne media i dobrze je wykorzystać do ewangelizacji, to mówię, naprawdę, to już za to trzeba się wziąć całym sercem, całym sobą. Młodzi ludzie, jest to medium, które powstało też po SDM-ie, to znaczy gdzieś ten zapał wyrósł na bazie SDM-u, na bazie Światowych Dni Młodzieży. On został, chcieliśmy go zatrzymać, chcieliśmy pociągnąć to dalej, żeby młodzi ludzie mogli swoim językiem mówić do innych młodych o tym, jak można żyć głębiej, co można robić po zejściu z kanapy, o której mówił papież Franciszek, co można robić po zejściu z kanapy, jak żyć głębiej, jak żyć wartościami, jak mówić o świecie, który jest ciekawy, wartościowy, który sprawia, że nasze życie nabiera więcej sensu. Chciałem powiedzieć, że myślę, że jest za co Pana Boga uwielbiać, na pewno. Chciałem przede wszystkim Wam podziękować, młodzi, bo sam pracując jeszcze w Okręgu Limanowskim, pamiętam, jak chcieliśmy, ile kosztowało wysiłku różne medialne przedsięwzięcia. Pamiętam, jak niektórzy, nieobecna tutaj Kasia Antosz, dzisiaj nie mogła być, ale pamiętam, że nagrywała mnie 20 razy, bo się nie mogłem wysłowić. Więc wiem, ile to kosztuje pracy. Ja się dołączam do tych słów, podziękowań, które tutaj wypowiedział ksiądz Marcin. Ja tylko, cóż, no cieszę się, no gratuluję Wam tego, że jesteście w tym miejscu, w którym jesteście, że te marzenia, które od tam półtorej roku gdzieś tam się w głowach rodziły, w różnych głowach rodziły i one zostały skonkretyzowane dzisiaj, no startują już tak na poważnie. Ja się bardzo cieszę, że powstaje Diecezji Tarnowskiej kolejne medium. Jak tu Państwo powiedzieli, to jest rzeczywiście Boże dzieło i tak ufamy, że tak będzie. Temu dziełu chcemy pomóc. I bardzo się cieszę, że mogłem być u początku. Życzę, żeby to, co się zaczęło w waszych sercach,
żeby było, to jest znak, że mam kończyć, żeby właśnie tak się rozwijało i żeby kiedyś właśnie z tego dzieła, które jest portalem multimedialnym, tak na początku, mówiąc językiem fachowym, żeby się zrodziła prawdziwa telewizja diecezji tarnowskiej. To moje życzenie, niech się tak stanie, szczęść Boże. A może być tak, że za 30 lat, czy wcześniej, ktoś wystrzeli kilka pocisków i cała zabawa, którą się fascynujemy, skończy się. Skończy się. I dlatego najważniejsze jest to, żeby budować to, co jest ogólnoludzkie, to, co jest podstawowe w człowieku. Potrzebę relacji z drugim człowiekiem, potrzeba bycia razem, powiedzmy, wyrażenie siebie, budowanie siebie poprzez przekaz osobowy z drugą osobą. To jest ponadczasowe i to pozostaje w człowieku, w ludziach. Cześć, Adon, Natalia, mamy w Polonii. Mój nasz poseł, jóvenes que trabajan en ITV. Espero haberlo mencionado bien. Nos alegra saber que jóvenes como nosotras están trabajando para esta gran obra de Dios. Y qué bueno saber que es un fruto de la JMJ en Cracovia. Y también queremos decirles que en los próximos meses estarán abiertas las inscripciones tanto para voluntarios como para peregrinos. Los esperamos.